Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj filmik o futerałach wiolonczelowych. Jak Państwo widzicie, przepiękne, kolorowe, tak jak moja marynarka dzisiejsza. Też się zastanawiałam, czy będzie pasowała, ale myślę, że w tym pięknym ferworze barw, no jak najbardziej. Szanowni Państwo, dwa futerały, które mam przed sobą. Oczywiście Państwo już je zobaczyliście na naszej stronie. Na naszej stronie były też z tej serii. Możecie na głównej stronie zobaczyć właśnie tą muzykę. Możecie zobaczyć Van Gogha Słoneczniki. A dzisiaj dwa nowe futerały, które dojechały dosłownie w ubiegłym tygodniu. Firma Bogaro Clemente. Włoska firma, która przez wiele, wiele lat jest już znana na rynku europejskim. My z tą firmą współpracujemy ściśle od 15 lat. Tak jak mówiłam w poprzednim filmiku o skrzypcach, zazdrośnie spoglądaliśmy na to, jakie piękne futerały Europa nosi, a u nas ze względów, powiedzmy, tak rzeczywiście finansowych nie były dostępne. Od jakiegoś czasu jesteśmy super zadowoleni, ponieważ możemy te futerały na stałe wprowadzać w nasz asortyment i nasi liczni wiolonczeliści już cieszą się, nosząc te futerały, a nasze szare ulice zostały, myślę, tymi kolorami rozjaśnione i jak będziecie Państwo widzieli właśnie wiolonczelistę czy wiolonczelistkę z takimi pięknymi futerałami, to już wiecie, że to są włoskie futerały należące do jednych z najbezpieczniejszych futerałów, wykonane w technice włókna karbonowego. Waga w zależności od tego, jakie to są kolory, bo istotna jest właśnie wersja w karbonie. Oczywiście sam karbon jest tutaj pod spodem ukryty. Ten print po prostu zasłania strukturę karbonu. I w zależności, które kolory są bardziej kryjące, które nie, powodują, że tego koloru trzeba nałożyć więcej. Dlatego ta waga czasami tych futerałów się różni ze względu na to właśnie, jaki rodzaj nadruku został wykonany. Liczymy się z wagą 2,9, może troszeczkę więcej, ale to jest rzeczywiście taka waga, o której możemy mówić, że przeciętna waga tego futerału. Mamy tutaj, jak Państwo widzicie, dwa rodzaje futerałów. Już po kształcie widać, że coś z tymi futerałami jest, z czymś się różnią. I tu mamy ten właśnie piękny drzewo migdałowca, kwitnący migdałowiec. To jest taka typowy futerał na standardową wiolonczelkę. Ale my też wiemy i Państwo też wiecie, że są tak zwane modele montaniane, albo są nie tylko montaniane, ale są różnego rodzaju inne, szersze modele i nie do każdego futerału wiolonczelowego, czy też Bogaro Clemente, czy Bama, czy Gewy wchodzą. W związku z tym jest taka alternatywa, że jeśli macie Państwo instrument nieco szerszy, nieco potężniejszy, nie mieszczący się w takim standardzie, to oczywiście można zakupić takie, są też futerały właśnie w tych szerszych wiolonczelach i my to nazywamy modelem montaniana i tutaj jest właśnie ta przedstawicielka. Jeśli chodzi o Bogaro Clemente, to myśmy z tej serii zawsze, no ze względu na to, że to jest większy gabaryt tego futerału, zawsze sprzedawaliśmy go w kolorze czerwonym. I to tak zwane, było to takie Ferrari Road i długi okres czasu myślałam, co zrobić, żeby oprócz tego jednego czerwonego koloru coś wprowadzić. I to nie jest bardzo, to nie jest takie łatwe, gdyż musimy sobie wyobrazić, jak dany nadruk będzie wyglądał na tym futerale. Ten futerał jest dosyć potężny, w związku z tym no, trzeba go troszeczkę też ukryć, żeby ta jego postura troszeczkę została ukryta. Myślę, że przy tym właśnie nadruku kawiarni nocą Van Gogha zostało to w pełni ukryte i myślę, że ten futerał się Państwu podoba. Myśmy postowali go na fejsie w ubiegłym tygodniu i rezonans był przeogromny. Ludziom się te futerały po prostu bardzo, bardzo podobały. Setki pytań na temat możliwości i kolorów i oczywiście ceny. Ceny Państwo poznacie wchodząc do linka. Oczywiście jest taka wersja jeszcze tego futerału, jak mówiłam, właśnie Musicora. Mamy wersje standardowe typu właśnie czarne. Mieliśmy przepiękną zieleń wenecką. Paleta tych kolorów jest bardzo różnorodna, także każda pani wiolonczelistka i każdy pan wiolonczelista znajdzie ten kolor, który jemu najbardziej odpowiada. Albo też zdecyduje i kupi ten taki piękny z różnymi nadrukami. Firma Bogaro i Clemente robi bardzo przemyślane te futerały i ja tutaj Państwu pokażę
odsuniemy tego i tutaj weźmiemy ten futeralik, weźmiemy go na stół operacyjny i pokażę Państwu, jak wygląda wnętrze tego futerału. Firma Bogara i Clemente robi te futerały z 100% karbonu. Jest to technika jak gdyby wytłaczania włókien karbonowych z sprężonym powietrzem. To jest w takich specjalnych moldach to się wykonuje, oczywiście sporo pracy ręcznej. Potem wchodzą lasery, które tną materiał na wypełniacze, na to, że mamy w środku piękną wyściółkę futerału. I oczywiście ręce ludzkie, które sprawiają, że te wszystkie elementy są połączone i macie Państwo taki gotowy produkt. Jeśli chodzi o print, no to oczywiście wersja kolorystyczna jest bardzo szeroka, natomiast te różnego rodzaju ekstrawagancje, jakbym powiedziała, i unique, i extraordinary printy, które tutaj powstają, no to muszę powiedzieć, że to jest moje skromne dzieło. I staram się stworzyć dla Państwa takie futerały, o których możemy powiedzieć, że będziecie Państwo posiadaczem tylko takiego jednego futerału, ponieważ drugiego takiego nie będzie. Czyli jest to coś, co Państwa wyróżnia na pewno na ulicy, w swojej orkieszcze i zawsze będziecie Państwo postrzegani, że to jest ten pan albo ta pani, która nosi ten przepiękny futerał, na przykład taki jak tutaj to kwitnące drzewo migdałowca. Co jest ważne? Każdy wiolonczelista zawsze wie, że jest ważna ta boczna rączka. Sposób trzymania bardzo prosty, rączka bardzo lekka, bardzo wygodna. 7 zamków dba o to, żeby Państwa wiolonczela była zabezpieczona i otwieramy ten futeralik. Zawsze pamiętamy o tym, żeby wszystkie zameczki zostały otwarte, a szczególnie ten ostatni tutaj po tej stronie, bo to często zdarza się, że ktoś zapomina, że po tej stronie jeszcze jest jeden dół właśnie zameczek i czasami się zdarza, że no coś ulega uszkodzeniu. Jest troszeczkę niewygodnie, bo ja nie widzę, czy ok. I teraz, proszę Państwa, może ja ją bok przesunę. Tu jest właśnie dodatkowa rączka, która została wprowadzona, podobnie jak we futerałach skrzypcowych, żeby łatwiej to wieko podnosić. Te futerały są niezwykle dobrze spasowane, bardzo takie ścisłe i zasysane powietrze czasami powoduje, że ciężko ten futerał otworzyć. W związku z tym pomyśleliśmy razem z firmą, albo firma razem z nami pomyślała, że trzeba właśnie taką rączkę małą dodatkową tutaj stworzyć, żeby łatwo to wieko futerału podnieść. Jak Państwo już widzicie, tutaj zobaczymy to sobie wnętrze. W pierwszej kolejności co nas uderza? Proszę zwrócić uwagę, że właśnie mamy tutaj, to jest to coś, co zawsze staramy się zaprojektować, żeby ta kolorystyka gdzieś do czegoś nawiązywała i harmonizowała. I tutaj już się od razu rzuca po tej stronie główka Państwa smyczka. Będzie tutaj umieszczona właśnie w tych małych schowkach i to jest właśnie skórka bardzo lekka, no i ten kolor skórki no, nawiązuje właśnie do wierzchu tego futerału. To, co wyróżnia te futerały, to jest oczywiście, to są zabezpieczenia. Macie Państwo niesamowitą ilość poduszeczek, które dogodnie do siebie, tak jak Państwa wiolonczelka tutaj zostanie umieszczona, możecie wypełnić, czyli zabezpieczacie Państwo przed jakimikolwiek przemieszczeniami, zabezpiecza to w każdym miejscu, gdzie Państwo potrzebujecie, możecie przykleić. Również na spodzie, czyli na płycie spodniej wiolonczelki, dodatkowa poduszka, która powoduje, że Państwa instrument nie leży bezpośrednio na samym dole futerału, tylko właśnie na tych amortyzatorkach. Tu są dolne amortyzatory przy Państwa instrumencie. One tutaj zapewniają, że instrument leży w bezpiecznej pozycji. W przypadku uderzenia jakiegokolwiek z dołu, to te amortyzatory dają bezpieczeństwo, że tutaj boczką wiolonczeli się nic nie stanie. Odpowiednio zabezpieczone tutaj miejsce na nóżkę. Ja tylko ostrzegam i zawsze proszę, żeby wszyscy klienci pamiętali o tym, że na nóżki wiolonczelowe trzeba nakładać nakładeczki, żeby po prostu ten szpic nie zniszczył Państwa futerału wiolonczelowego. Jest jeszcze mała kieszeń na akcesoria, możecie ją Państwo umieścić w górnej części, gdziekolwiek chcecie, taka kieszeń mała akcesoryjna jest.
Oczywiście, i to jest też bardzo fajna rzecz, nie wszystkie futerały mają wewnętrzną kieszeń. I tutaj będziemy mogli zrobić zbliżenie. Ten futerał posiada właśnie kieszeń A4 na nuty, które możecie Państwo tutaj sobie wtedy przenosić i przechowywać. Także jest to futerał, który ma możliwości przenoszenia i schowania nut. I teraz to, co wyróżnia ten futerał. Może z tej strony, może przesunę troszeczkę bliżej. To jest specjalny automat, który powoduje, że wkładając smyczek wiolonczelowy, ten smyczek po prostu w żaden sposób się nie wysunie, bo właśnie ten magnetyczny sposób mocowania powoduje, że raz naduszone, spuszczone tutaj właśnie ten uchwycik, powoduje, że ten smyczek znajduje się zawsze w bezpiecznym położeniu. Tutaj również na górnej części futerału widzicie Państwo też dodatkową jeszcze małą kieszonkę akcesoryjną. Głowa instrumentu, szyjka jest tutaj, będzie umieszczona właśnie w tym zapięciu skórzanym. Mocne, twarde zapięcie skórzane z dwoma możliwościami wyboru odległości spowoduje, że Państwa instrument będzie zawsze w bezpiecznej pozycji. Również mamy gumkę, taką opaskę gumową pod ślimak Państwa wiolonczeli, co powoduje, że instrument zawsze będzie w bezpiecznej pozycji. I teraz zamykając ten futerał, proszę zobaczyć, że ja zawsze lubię, nie musimy koniecznie należąco, po prostu musimy zawsze spasować futerał i to idzie bardzo prosto. Zaczynamy tutaj z tej strony. Te właśnie taśmy powodują, że ten futerał jest spasowany bardzo bezpiecznie, łatwo go złożyć. Tutaj, jak Państwo zauważyliście, mamy dwa paski do noszenia na plecach. Jest jeszcze ta sytuacja, że możemy te paski między sobą połączyć. Karabinczyki, tutaj dodatkowe, znaczy haczyki takie metalowe i zabezpieczenie, taka nakładka, żeby się czasami nie porysało spód tego futerału wiolonczelowego. Myślę, że jest to bardzo interesujący produkt. Tak jak już powiedziałam, proszę wejść na nasze strony, zobaczyć. Wersja kolorystyczna czy wersje z printami są bardzo różne. Myślę, że wkrótce będzie można zobaczyć na naszych ulicach więcej takich pięknych futeralików. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Nel Hęglewska.